Dom pełen skarbów. Aranżacja domu Anity i Bogdana powstawała przez lata. Gdy się wprowadzili, wykończony był tylko parter. Teraz na drugim poziomie znajduje się m.in. biblioteka, sypialnia, łazienka. Trudno jednak powiedzieć, że dom jest urządzony. Właścicielka jest osobą niezwykle kreatywną. Ciągle coś ulepsza, przemalowuje, szyje. Ten dom żyje. Zmienia się wraz z upływem czasu oraz pojawianiem się nowych dekoratorskich pomysłów. Anita ma ogromną słabość do bibelotów. Jej miłością są ceramiczne naczynia pod każdą postacią. Uwielbia je nie tylko posiadać, ale również korzystać z nich na co dzień. Jak sama mówi, dom jest do mieszkania. W zależności od nastroju, chwilowej zachcianki sięga po pastelową zastawę lub kubki w kwiatki. Kuchnia to jej królestwo. Gotuje w niej z wielką pasją, zgłębia przepisy i eksperymentuje. To przestrzeń pełna smaków oraz kolorów. Barwne puszki, opakowania, słoje przywołują na myśl dziecięce wyobrażenia o magicznym sklepie pełnym słodkości. Anita przyznaje się też, że brak jej silnej woli, gdy widzi stylowy zegar. Tę pasję odziedziczyła po tacie. Na zegar replikę oryginalnej Mory zbierała pieniądze przez wiele miesięcy. Gdy już była gotowa, by go kupić, zegar zniknął z oferty, więc czekała kolejny rok. Nie dziwne więc, że gdy już się pojawił, zajął honorowe miejsce w salonie. Stół, niegdyś o wybarwieniu drewna, dzięki farbie kredowej i własnoręcznym przeróbkom, jest meblem rodem z prowansalskiego wnętrza. W tej przestrzeni uwagę zwraca też kolaż wykonany ze starych metalowych reklam. Anita zbierała je jeszcze zanim wspólnie z mężem wybudowali dom, ale od samego początku wiedziała, że będą dekorowały ściany w jadalni. Schody wiodące na piętro wykonał na zamówienie wujek właścicielki. Długo nie chciał słyszeć o połączeniu dwóch kolorów drewna. Po realizacji przekonał się jednak do tego pomysłu i pokazuje je jako wzorcowe swoim klientom. Na górze jednym z ulubionych pokoi jest biblioteka. To właśnie tutaj Anita przygotowuje się do pracy. Jest nauczycielką języka angielskiego, więc wnętrze to nie mogło być urządzone w innej stylistyce. Znajduje się tutaj również atrapa kominka wykonana z MDF, ozdobiona motywem decoupage. W sypialni również nie brak stylowych bibelotów i tekstyliów. Część z nich pochodzi z oferty zaprzyjaźnionego salonu Emma Meble w Poznaniu. Kolor mebli to kolejna twórcza przeróbka, a ściana ciepły wyraz zyskała za sprawą płytek cegiełek. Jednym z ostatnich wnętrz aranżowanych na górze była łazienka i domownicy są z niej najbardziej dumni. Inspiracją do jej powstania był plakat z filmu Przeminęło z wiatrem. To jego kolorystyka i charakter stały się głównym tropem kolorystycznym i stylistycznym. Jeśli uwiodła Cię magia tych wnętrz, koniecznie odwiedźcie bloga Anity. Tam bezkarnie będziecie mogli zaglądać do wszystkich uroczych zakamarków domu i ogrodu.